Polska mówi pan dr Leszek Borkowski, Szpital Wolski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, czy hipotetycznie mogę być zakażony COVID-19, pójść na testy i czy może się okazać, że będzie ujemny wynik? Tak, może być taka sytuacja, ponieważ to wszystko zależy od rodzaju testu i czasu, kiedy dokonujemy danego badania diagnostycznego. Jeżeli w pobranym materiale znajduje się bardzo mało wirusów, bo ich replikacja jest przyhamowana, albo wirusy przedostały się do krwioobiegu i wirusy i bakterie, bo to dotyczy wszystkich patogenów, przedostały się do krwioobiegu i w miejscu pobierania próbki jest ich mało. Czyli dochodzi do takiej sytuacji, że szukając patogenów w złym miejscu, otrzymujemy zły wynik mówiący, że tego patogenu nie ma, a on jest, tylko jest gdzie indziej. Ale też powiem o innej ciekawej rzeczy. Zdarza się, że testy wychodzą pozytywnie u osób, które nie mają zakażenia SARS-CoV-2. Mówię oczywiście to w sytuacji testów antygenowych, nie testów molekularnych. To są niezwykle czułe, bo testy molekularne badają messenger RNA, fragmenty tego i on jest niezwykle czułym testem. Natomiast jeżeli mamy testy, które badają fragmenty białek wirusa, no ten wirus ma 4 lub 5 białek, zależy jak liczymy, bo samo białko kolca, to są tam dwa białka, S1 i S2. W każdym razie otoczki jeszcze i innych elementów wirusa. W każdym razie, jeżeli badamy fragmenty tego białka, no to jak jego jest mało, to wynik jest ujemny. Natomiast są tak zwane reakcje krzyżowe z innymi typami wirusów. Już dzisiaj zaczynamy się orientować i wiemy, że czasami pacjent, który zgłasza jakby zakażenie, ma wynik ujemny, a pacjent, który nie zgłasza, ma wynik dodatni. Ciekawe jest u dzieci. Dzieci bardzo często chorują na różne koronawirusy, bo to są te choroby górnych dróg oddechowych przynoszone z przedszkola, ze szkoły i pojawiają się w organizmach dzieci różne przeciwciała, które mogą dawać wynik dodatni, mimo że dziecko nie jest zarażone SARS-CoV-2. Kolejną jeszcze rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że jeżeli mamy 100 pacjentów, no to 80 pacjentów przechodzi tę chorobę lżej, ale też jest grupa, która nie ma w ogóle żadnych objawów. I ci bezobjawowi, to jest tak, mogą dać wynik dodatni, ale mogą dać też wynik ujemny testu na koronawirusa. Ja wszystko to państwu mówię, żeby powiedzieć, że to nie jest tak bardzo prosto analizować uzyskane wyniki. Trzeba je z otwartym umysłem robić. I tutaj z mojej strony jest jakby bardzo głęboki pokłon w stosunku do polskich diagnostów laboratoryjnych, którzy zmagają się z wieloma problemami. Mówię o tych problemach naukowych, nie tam administracyjnych czy zaopatrzeniowych, bo od tego powinny być określone służby, które powinny te problemy rozwiązać. Ale mówię o problemach naukowych, gdzie nie zawsze wszystko jest tak zdefiniowane jednoznacznie. I za to im dziękuję, że w tym trudnym czasie no, wydają nam opinię.
Panie doktorze, wspomniał pan, że jeśli pobieramy z danego miejsca, to miejsce może być, nie wiem, czy mogę użyć słowa, na przykład wyjałowione, jeśli chodzi o danie nam odpowiedzi na to, czy mamy COVID, czy go nie mamy. Natomiast czy nie jest, czy są takie rozwiązania, że pobieramy z kilku miejsc, żeby być pewnym w 100%? Czy to chodzi o czas, że zbyt dużo mamy tych testów, wykonujemy i nie ma na to czasu, żeby po prostu aż tak się angażować przy tych próbkach? To znaczy my testy wykonujemy z dobrych miejsc, bo test molekularny i antygenowy jest robiony z wymazu z nosa i gardła, ale też trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś na przykład przed testem myje zęby i następnie używa płyn do płukania jamy ustnej, albo używa środki inne dezynfekcyjne, które ewentualnie mogą być stosowane do płukania jamy ustnej, i potem szybko jest robiony test, no to ma wyjałowione to gardło. Tak samo jeżeli podajemy różne środki do nosa w postaci aerozoli, to też trzeba się zastanowić, czy one nam nie wyjaławiają. Mówię tutaj o środkach, które są, gdzie fazą ciekłą jest na przykład etanol, alkohol etylowy, w którym są rozpuszczone związki czynne i podajemy to do nosa, więc no, jest taka zasada, że idąc na testowanie, powinniśmy troszkę zaniedbać swoją higienę dnia codziennego, aby nie wybić wirusów, których poszukujemy, no bo wtedy nic nie znajdziemy. Bardzo panu dziękuję. Dla Polska mówi pan dr Leszek Borkowski, Szpital Wolski. Dziękuję. Dziękuję bardzo.